reporting live at about 6:47 a.m. Dayon, look at him. He always eating something. Big Mike. Lucas. This guy, he always eating something. He can't stop eating. Gdzie lecisz? Chyba na Gran Canaria. Przenosimy się w cieplejsze kraje. Więc cóż powiedzieć, paszporty w dłoń. Nasza drużyna, nasi ludzie lecą w Europę reprezentować nas, mam nadzieję, że reprezentować godnie. Wierzę w chłopaków, już nieraz pokazali, że potrafią, a zwłaszcza na wyjeździe, wygrywać. Ja się cieszę, że doszło do tego wyjazdu tak licznego. Jest to ogromny sukces klubu, historyczne zdarzenie, ogromny sukces naszego biura, ogromny sukces miasta i województwa. To jest wspaniały moment do tego, żeby zapromować nasz region. Też dzięki temu, że lecimy w połączeniu Zielona Góra a Las Palmas, tak? Tego w historii chyba też nie było. Tu się sprzedaje, tu się kupuje. Panowie, bo się kończą. Wybieramy się tu na mecz. Na Las Palmas. Las Palmas. Jak się czujesz przed debiutem? Jest okej, okay. Zjemy sobie śniadanko w samolocie. Lecimy. Najważniejsze śniadanie. Teraz o tej godzinie nie możesz się pytać, jak się czujesz. Tylko co jemy. Tylko co jemy. Janek, back to Canaria. Back to sunny place. I love. Co to za jaja, że no, nie chcieli puścić naszego shootera? Sobo bilety zapomniałem. Wyciągnąć tylko z plecaka. Andrzej, to i tak mam 1C, więc... To pod oknem? Nie, czuję, że 1C z mojego doświadczenia to jest niestety środek. I już czuję, że pani mnie będzie kąsać swoim wózeczkiem po kolanach. Atmosfera się troszkę rozluźnia z każdą godziną. Po starcie na początku było spięcie, potem wszyscy czekali na napoje. Teraz się delikatnie rozluźniają. Jakbym nie był w telewizji, to bym powiedział, że za, ale nie mogę, więc chciałem pozdrowić mamusię, ta, która niestety musiała zostać. Kogo nie mamy jeszcze? A co tak? Kogo jeszcze nie mamy? Hey, I know where is the button. Teraz kogo jeszcze? Wszystkich masz. Mateusza jeszcze nie masz, on śpi. Niego później, nie? Dobrze? Tak? Brawo. Tak, trzymaj. Super, brawo. I'm asking the questions here. You stay over there. Uh-huh. Right. So what can we expect tomorrow? We can expect sunny weather, about 22 degrees. And good sucker.